Czym jest antymateria? W XX wieku fizycy natrafili na całą menażerię różnorakich cząstek elementarnych. Jednak bardzo szybko, już w latach 20, Paul Dirac postawił tezę, że cząstek może być dwukrotnie więcej, ponieważ każda może posiadać bliźniaka o odwrotnym ładunku elektrycznym. Twierdzenie to potwierdził Carl Anderson, udowadniając istnienie lustrzanego odbicia elektronu. Antyelektron, zwany też pozytonem, i elektron są identyczne dokładnie we wszystkim, oprócz ładunku elektrycznego. W zasadzie każda cząstka może posiadać swoją antycząstkę. W ten sposób z antykwarków możemy zbudować ujemnie naładowany antyproton. To z kolei pozwoliło naukowcom z CERN-u na wytworzenie całego antyatomu wodoru, złożonego z dodatniego pozytonu krążącego wokół ujemnego antyprotonu. Nie ma fizycznych przeciwwskazań dla istnienia innych antypierwiastków, a nawet całych przedmiotów zbudowanych z antymaterii. Czysto teoretycznie gdzieś we wszechświecie mogą istnieć antyplanety zamieszkane przez antyistoty. Niestety spotkanie z przybyszem złożonym z antymaterii nie byłoby zbyt przyjemne, ponieważ unicestwiłoby obie strony. Każda antycząstka przy zetknięciu ze swoim bliźniakiem ulega anihilacji, czyli wzajemnemu zniszczeniu z wyzwoleniem sporej ilości energii. Trudność przechowywania oraz koszty powodują, że ograniczamy się jedynie do wytwarzania śladowych ilości antymaterii. Pokusa masowej produkcji jest jednak duża, ponieważ antymateria mogłaby rozwiązać wszelkie problemy energetyczne. W porównaniu do elektrowni jądrowych, anihilacja zapewnia niemal 100% przekształcenie masy w energię. Z drugiej strony budzi to również pewne obawy. Kilka gramów antymaterii w niepowołanych rękach stanowiłoby najbardziej niszczycielską broń w dziejach ludzkości.